Zapraszamy do obejrzenia fragmentów programu artystycznego przygotowanego z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Toruniu. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją w piękną baśń me życie zmieni. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. W Toruniu, w starej dzielnicy Jakubskie Przedmieście, na ulicy Targowej. W dużym, nowym, kolorowym budynku pod numerem 17 mieści się Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Adama Mickiewicza. Chodzi do niej dużo dzieci. Wejdźmy razem z nimi i zobaczmy, jak wygląda szkoła. Dzieci uczą się w przestronnych, jasnych, kolorowych salach. Mają tablice interaktywne i komputery. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje. W bibliotece dzieci mogą wypożyczać ciekawe książki. Jest ich tam bardzo dużo. W szkolnej kuchni panie kucharki gotują pyszne obiady. Zawsze w stołówce ustawia się po nie kolejka. Szkoła ma też dużą salę gimnastyczną, gdzie dzieci rozwijają swoją sprawność fizyczną na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Czy szkoła 70 lat temu wyglądała podobnie? Zajrzeliśmy do starych kronik, porozmawialiśmy z absolwentami szkoły. I tak powstał program Z dwójką przez lata, przez wieki. Zapraszamy. Roku odzyskaliśmy wolność.
miejsca z wielkim zapałem zaczęło pracę nauczycielstwa, pracę nad uruchomieniem szkoły polskiej i usuwaniem śladów germanizacji. Szkoła podstawowa nr 7 przedstawiała po opuszczeniu przez Niemców smutny obraz. Zachowały się dwa gołe budynki szkolne, w których znajdowały się jedynie szafy wojskowe i śmieci. Klasy bez okien i szyb, ani jednej ławki, ani jednego stołu, ale to wszystko nie zniechęciło koleżeństwa. Przeciwnie, ze zdwojoną siłą przystąpiło do pracy. Zosiu, co to za dziwny język? Co ty czytasz? Rzeczywiście, różni się on trochę od współczesnego, ale nie powinno cię to dziwić. To język sprzed 70 lat. To naszej babci nie było jeszcze wtedy na świecie? Czytam pierwszy wpis do kroniki naszej szkoły, wówczas jeszcze szkoły podstawowej nr 7. Posłuchaj, jak powstawała. Ławki, jak i inny sprzęt szkolny przynoszono przy pomocy uczniów z magazynów znajdujących się na bydgoskim przedmieściu. Czy to znaczy, że dzieci same dźwigały meble, same przynosiły je strach na lekarz? Tak, i były bardzo szczęśliwe, że będą mogły uczyć się w polskiej szkole. Twoje jest muszone.
piosenkę teraz to swój. Miasta rzeki szybko suną kroczami. Więc wspólnie wyruszamy na spotkanie pięknych kim. Tak piosenka jak przyjaciel jedzie z nami. Bo piosenka już po chwili z każdym zawadza. Czas podróży nam ujęli, gdy jedziemy w świat. A zielony sygnał wolną drogę już opiera nam. Hej, nam czas, wiecie nas, wesoły. Bo piosenka już po chwili z każdym zawadza. Czas podróży nam ujęli, gdy jedziemy w świat. A zielony sygnał wolną drogę już opiera nam. Hej, nam czas, wiecie nas, wesoły. Jednocześnie podjęto starania nad scaleniem szkół nr 2 i nr 7. W roku 1955 oddano do użytku nowy budynek. Od tej pory szkoła nazywała się Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od tej pory co roku w grudniu uroczyście obchodzimy urodziny patrona naszej szkoły.
akompaniament pan Krzysztof Zaręba oraz Nikola, Ola, Amelia i Mateusz z klasy 6 integracyjnej. Program przygotowały dzieci ze Szkolnego Koła Teatralnego. Piosenkę o nowej szkole wykonała Mela Żelazek z tatą. Utwór Sąsiedzi zaśpiewała Wiktoria Durka z mamą. Program prowadziły siostry Zosia i Martyna Anczewskie. Program przygotowały Małgorzata Orlikowska, Iwona Pietruska, Jolanta Drzycimska-Kola.